Dziękuję Panie Marszałku. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zaproszeni goście. W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie obywatelskiego oraz poselskich projektów o rodzinnych ogrodach działkowych. Szanowni Państwo, Ruch Palikota stoi po stronie obywateli. Ruch Palikota stoi po stronie działkowców. I w związku z tym Ruch Palikota popiera obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Sam byłem jednym z inicjatorów grupy, która pracowała nad nowym projektem dla ogrodów działkowych i pamiętam, kiedy otrzymaliśmy pierwsze listy, pierwsze informacje, jak i również pojawił się u nas projekt, pierwszy projekt skonstruowany przez obywatelską inicjatywę. To jest projekt o ogrodach, o rodzinnych ogrodach działkowych napisanych przez Klub Poselski Ruchu Palikota. Niemniej jednak podjęliśmy decyzję, że należy uszanować wolę wyborców, należy uszanować wolę działkowców, zwłaszcza kiedy pod projektem podpisuje się prawie 1 000 000 osób. Szanowni Państwo, doszliśmy do wniosku również, że ten projekt przedstawiony przez obywatelską inicjatywę, może nie do końca, ale jest, ma szansę tutaj być poprawiony, jeżeli chodzi o pracę w komisji, spełnia zasady, które podważył Trybunał Konstytucyjny, zasadę demokratycznego państwa prawa, zasadę równości, zasadę ochrony własności, jak również zasady wolności stowarzyszania się. W związku z tym Klub Poselski Ruchu Palikota wnosi o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, druk 1148. Również wnosimy o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1170. Wnosimy również o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, druk nr 1240, projektu złożonego przez Platformę Deweloperską. Tu już pan poseł dzisiaj użył tego słowa, miał okazję brać udział, oglądać moją konferencję prasową, ale tak, Platforma Obywatelska tym projektem zmienia się w platformę deweloperską, ale o tym za chwilę. Szanowni Państwo, króciutko opowiem o trzech projektach, które Ruch Palikota odrzuca i dlaczego. Jesteśmy za poparciem projektu obywatelskiego, dlatego nad nim skupię się na samym końcu króciutko. Projekt SLD. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest dostosowanie obowiązujących przepisów do zapisów Konstytucji w myśl wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. Przypomnę, Trybunał wówczas zakwestionował około 24 artykuły z ustawy z 2005 roku. To mniej więcej połowa artykułów z tej ustawy. I w tym przypadku nie tylko celowe, ale i konieczne wydaje się uchwalenie nowej ustawy z uwagi na treść paragraf 84 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej. Przedstawiony projekt przez SLD nie spełnia tych wymogów, a zmiany poszczególnych artykułów są niczym innym jak łataniem dziur w wadliwej drodze. Projektowana ustawa zmienia istnienie rodzinnych ogrodów działkowych jako podmiotów należących do Polskiego Związku Działkowców w podmioty, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku będą zajmowały się działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Treść pozostałych artykułów opiera się na zamianie nazwy Polskiego Związku Działkowców w podmiot. Mamy w tym przypadku świadomość, że wspomniany projekt nie likwiduje Polskiego Związku Działkowców, a tylko zmienia mu nazwę. Kiedy przechodzimy do działu, który reguluje sprawy likwidacji ogródków działkowych, pojawia się zapis o potrzebie przeprowadzenia konsultacji. I w tym momencie spodobało nam się to. Myśleliśmy, że jest to jakieś ciekawsze, nowsze rozwiązanie, które też zabezpieczy dodatkowo prawa działkowców, ale okazało się, że nie jest to ukłon w stronę działkowców, a jest to tylko i wyłącznie zapis, który wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt zakłada zwolnienia z podatków i bardzo dobrze oraz informację, że likwidacja ogrodów może nastąpić tylko w okresie wegetacji roślin, a w innym terminie jedynie wyjątkowych. Też nie określa tego projekt i jestem bardzo ciekaw, co to znaczy w wyjątkowych przypadkach poza tym terminem. Jakie to przypadki ustawodawca są, tego niestety nie określa. W amoku ratowania swojej ustawy pchniętej kolanem przez Sejm w 2005 roku legislatorzy SLD w artykule 39 określają czas 12 miesięcy na określenie statutu oraz zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
To może umożliwiać pewne nieprawidłowości. Dlatego dlaczego 12 miesięcy? Nie wiadomo. Dopiero w autopoprawkach dowiadujemy się, że Polski Związek Działkowców staje się organizacją pozarządową. Brak też jest informacji odnośnie regulacji w kwestii własności Polskiego Związku Działkowców. Taką samą uwagę zwraca Prokuratoria Generalna, która określa, że wspomniany projekt nie reguluje w sposób precyzyjny kwestii aktualnych stosunków prawnych, zarówno z właścicielami gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, jak i dotychczasowymi członkami PZD. Szanowni Państwo, w związku z tym Klub Poselski Ruch Palikota, powtarzam jeszcze raz, zgłasza wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Kolejny projekt to projekt Solidarnej Polski. Jest pan poseł? Świetnie. Już na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy ten projekt, w artykule 2, punkt 4 pojawia się informacja o zwiększonej powierzchni gruntu działki do 600 metrów kwadratowych. No co ciekawe, jest jeszcze dopisek w przypadku pozytywnej zgody Rady Gminy. No panie pośle, kto się panu nie zgodzi powiększyć działki? Panu zwłaszcza. Zwłaszcza, że ma pan chyba taką działkę do powyżej 600 metrów kwadratowych. A zgodę można uzyskać aż do 1500 metrów kwadratowych. Całkiem nie rozumiem tej idei. Może to sprzyjać późniejszym żądaniom właścicieli działek o zmianę przeznaczenia gruntu na działkę przeznaczoną do zabudowy. To wpisuje się w kolejne punkty ustawy. Kiedy czytamy dalej, okazuje się, że wspomniany artykuł łączy się z artykułem 4, punkt 2, określający, że zmiana przeznaczenia działki może nastąpić w wyjątkowych wypadkach po uzyskaniu zgody pozostałych właścicieli działek. Ciekaw jestem, co to są za wyjątkowe wypadki. Czy najpierw duża działka, a potem za zgodą pozostałych właścicieli zmiana przeznaczenia. Choć patrząc na połączenie tych dwóch projektów, dwóch punktów, niespójność tych przepisów spowoduje, że ten przepis może się stać niestety martwy ze względu na brak zgody od jednego właściciela. W trakcie tworzenia projekt zakłada powołanie pełnomocnika do utworzenia ogródka, co już budzi pewne wątpliwości, no bo jeżeli mówimy o wolności stowarzyszania się, to niech to powołuje stowarzyszenie składające się z 15 osób, jeżeli taki ogródek chce założyć, a nie ustalać z góry pełnomocnika, któremu będzie płacić gmina. To powstałe stowarzyszenie powinno ustalać działki między jego członkami, a nie pełnomocnik. Kiedy przechodzimy do likwidacji ogródka działkowego, uderza nas bardzo duża swoboda. Bardzo duża swoboda tej likwidacji. W ustawie widnieje zapis o określeniu celu, na jaki w wyjątkowych wypadkach zostanie przeznaczony teren po likwidacji ogródka. Co to znaczy wyjątkowy wypadek? Panie pośle, to nie jest zabezpieczenie działkowców w tym przypadku. Tutaj dzisiaj mówił pan o zabezpieczeniu, niemniej jednak ten projekt niestety nie zabezpiecza tych praw działkowców. Może to być cel komercyjny? Jak to nie? Gdyż ustawa nie określa, czy jest to cel publiczny. Wówczas? Dobrze, podobnie jak w ustawie SLD, likwidacja odbywa się w miesiącach poza okresem wegetacji roślin. W momencie likwidacji gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów nasadzeń i nakładów oraz odszkodowanie za nakłady poniesione na część wspólną likwidowanego ogrodu. Roszczenia te przedawniają się po upływie 2 lat. Ustawa reguluje sprawy dziedziczenia działki oraz umożliwia zbyć prawa na rzecz innej osoby fizycznej po pozytywnej akceptacji ze strony zarządu wspólnoty. Następne artykuły ustawy dają możliwości nabywania prawa własności działki, co spowoduje, że gminy stracą możliwość kontroli nad sposobem korzystania z nieruchomości, co z kolei spowoduje, że straci sens tworzenie zasad funkcjonowania ogrodów działkowych. Co dziwne, zarząd może odmówić zbycia prawa działki, jeżeli nabywca nie daje rękojmi. Co to znaczy nabywca nie daje rękojmi prawidłowego użytkowania działki, skoro chce ją powiększyć do 1500 metrów kwadratowych? Ten zapis może być również furtką do blokowania możliwości odstąpienia działki albo wybierania sobie między działkowcami, którzy są lepsi, ewentualnie bogatsi. Jeżeli chodzi o określenie terminu wskazania nabywcy i tego typu podobnych przepisów, jest zbędne, gdyż takie rzeczy powinny być porządkowane przez regulamin danej wspólnoty, którą tworzą działkowcy. Kiedy przyglądamy się konstrukcji wspólnoty, nie trudno oprzeć się wrażeniu, że opisana w projekcie wspólnota zbliżona jest do wspólnoty mieszkaniowej. Projekt zakłada szczególny sposób zbycia własności działek na rzecz ich użytkowników. Osoba fizyczna może złożyć wniosek do przedstawiciela Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
W związku z tym, że ten projekt jest projektem, który już w 2009 roku miał swój debiut w Sejmie, był kiedyś projektem pańskiej, panie pośle, pańskiej wcześniejszej partii i został odrzucony, Klub Poselski Ruch Palikota również będzie zgłaszał wniosek o odrzucenie tego projektu. No i przechodzimy do wisienki na torcie, mianowicie tutaj już pan poseł się oburzał, kiedy mówiłem źle o projekcie Solidarnej Polski, przechodzę do pańskiego projektu, projektu Platformy Obywatelskiej, ewentualnie nazywanej platformą deweloperską, bo ten projekt nic innego nie zakłada, jeżeli chodzi o obronę działkowców. Niestety te przepisy, które się pojawiają, są niestety fatalne w tym momencie. Tak jak w przypadku posła Solidarnej Polski, mamy informację, że działki mogą być zlikwidowane na cel, ale ten cel nie jest celem publicznym, nie jest podany, jaka jest możliwość ich likwidacji lub ewentualnie przy zmianie zagospodarowania przestrzennego. Piękna furtka do niszczenia wypracowanych przez lata ogródków działkowych i przenoszenia ich gdzieś tam za miasto. W pierwszej informacji, w pierwszym punkcie, w pierwszym artykule mamy informację o zapewnienie istnienia i rozwoju ogrodów działkowych. Piękna sprawa. Na początku mi się to bardzo spodobało. Niemniej jednak, kiedy czytamy dalej, już niestety sytuacja nie jest taka kolorowa. I tutaj jest informacja o tym stowarzyszeniu. To Rada Gminy tworzy ogród działkowy na wniosek stowarzyszenia lub co najmniej 15 osób, chylę czoła, a umowę o prowadzenie nowego ogrodu zawiera się ze stowarzyszeniem ogrodowym posiadającym poparcie co najmniej połowy zainteresowanych. Tutaj pan poseł Huskowski mówił o tych zmianach, które mogą nastąpić w wyniku ten. Nie będę się powtarzał, jeżeli chodzi o ten projekt. Panie pośle, proszę konkludować. Ma pan już konkluduję, momencie, mam jeszcze 40 sekund. W artykule 24 punkt 2 określa się obowiązki działkowca. Jak dla mnie dziwne, bo skoro mówimy o zasadzie wolności stowarzyszania się, to te wymagania powinny być zawarte w regulaminie stowarzyszenia, a nie wyregulowane z poziomu ustawy. Czytając dalej ten projekt, przechodzimy do jednego z najważniejszych rozdziałów. Według ustawy likwidacja ogrodu może nastąpić z przyczyny realizacji celu publicznego. I to byłoby zrozumiałe, tak jak wcześniej mówiłem, ale niestety może też nastąpić w wyniku zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Reasumując, również Klub Poselski Ruch Palikota, projekt Platformy Obywatelskiej zwanej deweloperską, w tym momencie zgłasza wniosek o odrzucenie tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.